który kebab jest najsmaczniejszy? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej. W programie, w którym zrobimy najlepszego kebsa. Albo zjemy. Nie no, zrobimy tutaj, że w sensie, że został przyniesiony do nas, spróbujemy wszystkie i potem będziemy mogli powiedzieć, jak można zrobić takiego dobrego kebsa, ponieważ Ignacy, nie wiem czy wiecie, na naszym Instagramie jest na to dowód, ostatnio przeszedł kurs robienia kebabów i dlatego dzisiaj mamy wielkie mistrzostwa kebabów! Schemat wielkich mistrzostw powinniście już wszyscy znać. Standardowo 4 pary, po 2, gramy najpierw w ćwierćfinałach. Tutaj będzie runda, pierwsza gramy na kebabie na cienkim, rolo tak zwanym. Druga runda to jest kebab na grubym. A ostatni to jest kebab na talerzu. Oczywiście do każdego z tych kebabów będziemy mieli sos ani niełagodny, ani nieostry, tylko sos mieszany, żeby pośrodku... Tak, taki tutaj mamy, czy daliście? Tak, mieszany. Tak, okay, jest sos mieszany. Jakie kebaby w ogóle biorą udział w tych wielkich mistrzostwach? Powinniśmy wiedzieć. W wielkich mistrzostwach bierze udział Kebab King, Efes, Amrit, Ankara, Sevi, Sapko, Zahir i Berlin. Jakie były zasady wyboru? Bo też nad tym się zastanawialiśmy. Staraliśmy się szukać sieci, które pojawiały się w kilku większych miastach w Polsce, są dostępne zamówienia online. Tak. Wchodziliśmy, specjalnie szukaliśmy, właśnie googlaliśmy na podstawie Pysznych, na podstawie Uber Eatsów oraz ogólnie opinii tutaj ludzi pochodzących też z innych miast, nie tylko mieszkających na przykład w Warszawie na temat popularnych kebabów. Tutaj jednym na pewno wyjątkiem mocnym jest Efes, który jest niesamowicie popularnym warszawskim kebabem, którego osobiście nie miałem jeszcze okazji nigdy spróbować, w którym się skończył kurczak. Zatem jest wołowino. Dlatego baranina jest. Baranina. I dlatego rozmawialiśmy z Hubertem, że jeżeli się okaże, że Efes trafi do finału, co nie jest takie niemożliwe też, że po prostu przez to, że nie jest kurczakiem, nie może zostać finalistą. Nie może wygrać. Damy z jego pary na przykład kogoś damy. Zobaczymy, dokładnie, jak to będzie wyglądało. Schemat jest znany, więc przechodzimy do wielkich mistrzostw kebabu. Mamy. I tutaj chyba mamy... Już wiemy, że to jest raczej Efes, bo chyba to jest baran. Na to tak wygląda. A jeżeli to jest kurczak, to trochę raczej nie będzie ten super. Ten jest bardzo solidnie, jest taki ładnie wypełniony. To ja właśnie chciałem pochwalić, że jest mega mocno wypełniony. Nie widzę dużo mięsa tutaj, widzę tutaj dużo surowców. Nie, jest mięsa, zobacz, w warstwach jest tak. No, mi na przykład to mocno nie przeszkadza. Ale jeżeli chodzi o kompozycję, jest dużo ładniejszy. Tak, ojeju, przepraszam. Zrobiłem zły sos. Tak, wiem, wziąłem zły sos. Zły sos wziąłeś, dobrze. Ale to nie jest żaden problem, spróbuję z efeskim sosem, spróbuję z tym i tak. Dobra. Tak? Jeżeli mam być szczery. Przyznam się, że jestem tak głodny. Jestem głodny, tak, ale mam problem z tym, że ten kebab w środku, pomimo takiej ilości warzyw, a warzyw jest naprawdę bardzo sporo, jest suchy. Jest bardzo suchy. Nie mam takiego wrażenia. W sensie chodzi mi o to, że mięso jest troszeczkę takie jakby wysuszone wręcz. Mam problem, bo i wołowina, i baranina to jest mój soft spot, jeżeli chodzi o kebaby. Ale musisz zignorować ten soft spot i nie oceniać na tej podstawie, ponieważ najpochwalniejszym jest ten kurczakowy, ponieważ ciężko jest dostać baraninę. To prawda. Inaczej, dobra, to pójdę tak. Ten według mnie jest dużo bardziej wypakowany, jest solidniejszy. Ten jest dużo chudszy i on, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ma pomidora w środku. Ten jest wypakowany tutaj ilością ogromną. Sałaty, sałatę, cebulę. Sałaty i sałaty. A ten ma, zobacz, cebula czerwona. Możemy otworzyć. Możemy otworzyć, tak, możemy tak zobaczyć. Sałata tak, pomidor, sałata, tak, cebula czerwona. No jest tu coś więcej. Jest on sensowny, w ogóle ta cała kompozycja. Lepiej się to je i nawet jeżeli to jest oczywiście baran, to mi osobiście dużo więcej smaku tutaj czuję. Nie tylko, nie samo mięso, nie ceniam samego mięsa, ale sama ta pita jest dużo smaczniejsza tutaj. I te warzywa też mi bardziej odpowiadają. I sos. Przepraszam, ten sos to jest po prostu taki trochę ostry majonezowy sos. Tutaj jest, jest na... Lepszy. O, ten sos. Efes. Dobry sos, naprawdę. Goście, dlaczego kurczaka nie mieliście dzisiaj? Jedyny dzień w roku. Słuchaj, zrobiłbym tak. Nie przepuściłbym to Efesa, bo inaczej doceniliśmy i takiego aspekty boczne. Nie przepuściłbym to Efesa, przepuściłbym ten keps. Okej, możemy tak zagrać. Tu doceniliśmy jakby pewne elementy jego, ale nie było kurczaka, więc trochę byłoby nie fair wobec innych marek. Troszeczkę się zgadzam, ale jeżeli mam mówić szczerze, wątpię, żeby ten kebab przeszedł dalej. Spróbujemy ale go w następnej parze. Był ten super. Ma swoje elementy na pewno bardzo dobre. Tak. Więc co, idziemy do kolejnej pary. Okej, jest ciekawie. Ten jest solidny. Ten jest solidny. Jemu trzeba oddać na pewno, że są bardzo grube. Zobaczmy, o tak, w ogóle... Ty to jest z ogórkiem, patrz. A mój ma czerwoną kapustę, sałatę i mięso to kurczakowe i jest bardzo takie, wygląda na takie wysmażone mocno. Zobaczmy. Mm.
To jest ciekawe, to jest żytnia tortilla. To nie, ona nie jest pszenna. To nie jest tortilla pszenna, to będziemy smakować. Swoją drogą puściło paczek sosem, poszło tłuszczem. Ten też w ogóle zbiera punkty za bycie fig boyem. No a ten jest tutaj bardzo fancy boyem, że on jeszcze dodatkowo ma jakieś pikle tutaj, ma tu pikle kapustę. W tamtym sobie, ciekawe, no? Ciekawe, ale to nie, nie. Chodzi mi o to, że to nie są pikle takie, wiesz, że spiklowane ogórek, tylko że to jest stricte własnoręcznie zrobiony pikiel do tego. Tak myślisz? Tak, bo widzę, że no bo to nie jest, wiesz, zobacz w jaki sposób to jest pokrojone. Nie jest to normalnie pokrojone, widać, że to było zamarynowane inaczej i to czuć również smaku tak trochę. Ma bardzo dobry smak. Bardzo dobry smak jest. Mięso jest takie aromatyczne, sos przede wszystkim, jaki jest pełny. Ja zawsze patrzę po ostrościach, bo ja lubię w ogóle ostre sosy w kebabach. Jest dużo ostrzejszy, czujesz wyraźnie przyprawy w tym sosie, jest dużo fajniejszy. Tutaj ponownie mi się wszystko łączy w jedną całość. Znaczy, to nie jest zła kompozycja, nie, to zupełnie. Jest, tak, ale tutaj czuję kilka różnych smaków, a tutaj czuję smak kebsa z kurczakiem. Trochę a tutaj tak. Jest kilka smaków. Jeszcze... Jest dużo ciekawszy, jest według mnie fajniejszy, uważam, sprawniejszy. Kebab to jest takie ważne danie w polskiej kuchni. No serio, że jest ważne. Jest ważne, za, nie mówmy, że, nie, może, że nie, jest. Nie możemy tutaj podjąć decyzji o tak, tylko trzeba się upewnić. To wcale nie jest tak, że jesteśmy grubasami, którzy zrobili ten program, żeby dużo jeść. Zupełnie tak nie jest. A dobre. Po prostu z kulinarnego punktu widzenia, słynnego już zaawansowania stopnia tutaj przygotowania, ten zostawia mocno w tyle tego. Tak. Czyli bo ten tutaj, przechodzi, tak? Tak, jest naprawdę bardzo dobry. W sensie, czy bym go zamówił? Szczerze? Nie, bo trochę aż za zdrowy smakuje. Jest aż trochę za zdrowy w smaku. Mam czasami taki, żeby takiego śmierdziela kepsa nie. No, ale ten jest... Naprawdę, ja byś poszedł na takiego kepsa, byś się nie czuł, że zjadłeś coś niezdrowego. Dobra, to szybka decyzja. Ten przechodzi, Dalej. Ten przechodzi dalej. Właśnie tak rozmawialiśmy z Ignacem, pomiędzy rodami, że lepszy kebab można poznać po sosie. Zazwyczaj po kolorze sosu jest bardziej wyraźny, czerwony i ma więcej po prostu rzeczy, tym zazwyczaj kebab jest. Jeszcze on wygląda ciekawie od razu. Tak. I ma takie mięso śmieszne. W sensie twój wygląda bardzo standardowo. Ja bardzo bym powiedział, standardowo. To jest Kebab King. Ja bym powiedział, nie wiem, mi się wydaje, że Kebab King mógłbyś pierwszy udzielać. Zobaczmy, co ma mój tutaj. Ma pomidora, sałatę, kurczaka, chyba tyle, chyba cebuli. Nie, cebula się przydaje, ponieważ pomaga trawić mięso. A ty masz coś tutaj innego? Nie, masz dokładnie to samo. Dobra, zobaczmy. Bardzo ładnie zgrillowane mięso, wiesz? Z tym takim charakterystycznym posmakiem, wiesz, on tam ładnie już wygląda. Bo nie poczułem w ogóle mięsa, jak wziąłem gryza, ani trochę. Nie jest go dużo. Spróbuj tego. Jest naprawdę dobry, wiesz? Ale jest mi przykro, ponieważ spróbowałem tego mięsa, spróbowałem cały kebab, jest bardzo dobry, ale jest tak poskąpiony. O. Jest tak skąpy w tym napełnieniu, w porównaniu... No to... W porównaniu do tego... No ten nie jest w ogóle skąpy, powiem ci. On w ogóle nie jest skąpy tutaj w tym wszystkim, no. Przepraszam. I powiem ci, że mięso jest naprawdę ładne. Powiem już smakowo, ten jest odrobinę lepszy. Samo mięso, jest trochę... Spróbuję z samego mięsa. Znaczy, zaraz jak trafiłeś. Ja poczekaj. Weź tutaj ze swojego, samo mięso sobie weź spróbuj. Nie będę się z tobą kłócił z wynikiem, zaraz ci powiem dlaczego, ale chcę, żebyś samo mięso spróbował. I tutaj... To jest trochę delikatniejsze. Ja na przykład trafiłem pierwszy kawałek, bardzo dobrze spieczony, tak. Miałem od razu dobry smak. Tak, ale tutaj właśnie, tutaj jest kompletnie przykład, gdzie te dwa kebaby są podobne w smaku. Ten mógłby być lepszy, ponieważ jest troszeczkę lepiej przyprawione, ale jest taki skąpy w środku, jest tak nienapełniony niczym, że... Rzucę jeszcze tak, że sosy mi się zlały. Jakoś tak. Nie czułem tutaj bardzo wyrazistości dużej w jeden sosu. I drugi nie jest wybitnym kebabem. Znaczy szczerze. Inaczej, uważam, że... W całej kompozycji, jakbyś go jadł, byłby sos w środku, mogłoby smakować lepiej. Nie wiem, to zawsze symulowane warunki naszego testu są specyficzne. Tak, jasne, zawsze są symulowane, no ale pod koniec dnia, jeżeli kupujemy... Wydaje mi się, że jedliśmy w tym teście już lepsze. Tak, jeżeli kupujemy dwa kebaby po 12 zł, ja bym dostał to, a mój kumpel miałby to, to bym się czuł oszukany trochę. Ja bym wolał to. Tak, ja też, tak. Ja też się zgadzam. Ten przechodzi do następnej rundy. Zanim cokolwiek wezmę... Co to za kolor sosu dziwaczny? Ciekawy. Kwaśny taki, nie jest w ogóle ostry. To jest bardziej kwaśny sos, taki trochę majonezowy. Ten wygląda standardowy, chcę zobaczyć jeszcze... Tak, ten wygrywa w kategorii fig. Ja w ogóle nie wiem, czy to jest jakaś sugestia, że ja zawsze dostaję te grube kebaby. W sensie, dziękuję bardzo, ale okej. Jeżeli chodzi o tego, ten ma tutaj głównie czerwoną kapustę, trochę sałaty, cebuli nie widzę, ma mięso. Tak, ja mam czasami takie. Ale ma też paprykę. Mam czasami tak, że... Mam wrażenie, że niekiedy zapakują tych warzyw po to, żebyś miał większą grubość i nic więcej. Znaczy powiem ci tak, jeżeli chodzi o samo nasycenie się takim kebabem, jeżeli ktoś się nie najada kebabem, a bierze na przykład kebab z samym mięsem, to się nie najada dlatego, że warzyw w nim nie ma. Jak dla mnie są potrzebne, ja nie lubię w ogóle samego mięsa. Nie a potrafię tego mięsa, nie? No, każdy ma swoje preferencje po prostu. Mm.
Tak. Ja mam tutaj problem jeden zasadniczy. Nie jest to ostre. Jest to smaczny kebab, jest to dobry kebab, ale nie jest w ogóle ostry. O, poleciał mi. Przepraszam. Tak to jest z tymi... A chcesz trochę ostrego sosu? No ale wiesz, no, mam tutaj ten sos do tego, co nie? To był sos mieszany, co nie sos mieszany powinien być i trochę majonezowy, i trochę ostry chyba, zatem wiesz. Co? Zobaczmy ten smakowo. Taka powiem ci, że... Może więcej się spodziewałem, jak patrzyłem na te kolorki. Dobra, chcę spróbować jeszcze od mojej strony jeszcze raz, teraz dla porównania. Jeszcze raz. Ten ci smakuje? Bo ten... Wziąłem jednego gryza. I po jednym tym gryzie, jak ten jest aż tak mocno naładowany, no. On jest, w sensie, on się tak zaczyna wszystko zlewać i staje się taki suchy po prostu w środku. Oczywiście sos, ale w sos zamoczyłem. Mm-hmm. Zamoczyłem normalnie sos, zatem było to z sosem. Tego zgodzę się poniekąd z tobą. Prościej, przyjemniej po prostu. Zgodzę się poniekąd z tobą, że jest ciekawszy, jest pełniejszy, tak, zgoda. Ten jest bardziej klasyczny kebabowy, ale to nie znaczy, że on mi dużo bardziej smakował. Uważam, że jedliśmy dużo lepszych kepsów. Według ale mnie z tych dwóch mi ten smakuje bardziej. Ten chyba, na mnie za ciężki tak, po prostu. Chyba ten będzie lepszy w rankingu tych dwóch. Co... A wiesz, jaki byłby najlepszy? Jakbyśmy wzięli o tą pitę z tym. Bo tutaj jest problem w picie. Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest zawsze pita. Ten jest według mnie aż przepakowany. Weź sobie tego. Weź sobie pitę samą i weź sobie porównać. Zobacz, że ta pita jakaś cieniutka i... Ona ci nic nie zostaje, ona ci się w ustach rozpływa, a jeżeli weźmiesz tą, to musisz trochę pożyć, jest to gruba strasznie. To czasami kwestia, jak to jest zapieczone mocno. Nie no, ona jest strasznie gruba. Z tej pary wolę ten, na pewno ja im plus, ciekawy sos, to i muszę oddać. Ale zły mieszany. Ja z kolei powiem, że dobrze, ciekawy, fajny, ale okay, powiem, że jest smaczny. Do mojego wyboru zawsze byłbym ostry, nie? Więc to może inaczej. Dlatego też ja już godzę się na to, że nie jem do końca mojego typu sosu. Ja zawsze jem mieszany, dlatego ja się przyczepię. Okej, dobra. Czyli ten przechodzi, tak? Tak, ten przechodzi. Przejdźmy do półfinałów. Chłopaki, no, zaczęło się ciekawie. Powiem tak, to zazwyczaj jeżeli się bierze kebab na grubym cieście, to nie wygląda on aż tak dobrze jak te. Powiem tak, no inaczej, na pewno trzeba zwrócić uwagę, że... Zostaw mi trochę tego mięsa z góry, bo pięknie wygląda. To jest food pornowy tutaj już. Dobra, nie będę brał widelca, O, ja też nie biorę do tego widelca. Bo ja się spodziewałem, że to będzie taka rozpadająca się buła z każdej strony, a dokładnie tak nie jest. To jest pierwsza para. Dosta mi tego sosu, się ugryzę. To jest ten z pierwszej pary, to jest ten z drugiej pary, pokaż go. Panie, ja nie wiem, co on musi odwalić, żeby go przebić. No spróbuj go. Podaj mi talerz? Proszę. Dziękuję ci bardzo, że mi nie poleciał. To się, jak mięso jest fajnie przyprawione, jest to wreszcie kurczak, który smakuje inaczej, aniżeli kurczak z kebaba, który wreszcie smakuje fajnie przyprawionym kurczakiem. Ktoś rzeczywiście się postarał, miał pomysł na te przyprawy i to fajnie zrobił i jak wypełnił jeszcze. Ziomek sobie ty wyszedł. Ten jest mega dobry. Nie no. Nie ma w ogóle walki tutaj. Ta bułka jest strasznie sucha. Jest okropnie sucha. Jest to wszystko... Wiesz co, ja inaczej. Do bułek mam takie podejście. Bułki dużo gorzej znoszą transporty. Jednak transportowane tu były te kepsy. Bierzesz kebaba... Ten żyje lepiej, dużo lepiej się trzyma. Znaczy, ja uważam tak, sos... Jak często jesz kebaba w lokalu? Większość kebabów, które bierzesz... W większości? No ja praktycznie nigdy nie jem kebaba w lokalu i zazwyczaj biorę albo dostawię, dopiero potem albo biorę w lokalu i zabieram do domu. Nie, to mi się zaczęło to jest normalny transport. O, zaczęło mi się robić... Patrzcie, wypadło, ile mięsa wypadło i cały czas jeszcze jest to mięso. Ale byś coś. Jedyne, co bym poprawił w tym kebabie, że dałbym tutaj chociaż odrobinę warzyw z przodu, żeby było cokolwiek przełamanie tutaj, bo to nie jest kebab z samym mięsem i te warzywa są wepchnięte na sam tył i tutaj z tyłu nie wiem, czy będzie... Wydane mięso, mam ochotę to rozwalić nie, i otworzyć, ale nie będę go tego robił. Zjemy właśnie go mówię, nie będę tego robił, ale bułka, mięso, no tutaj jest przykład, jak powinno się robić kebaba. Podrzucę, że to jest w ogóle jeden z niewielu przypadków, że mięso tu jest soczyste. Tak. W większości przypadków dostawałeś mięso, które jest raczej suchawe. Taką ma tendencję. Dodajemy transport, dodajemy zapieczenie, dodajemy podgrzanie, to na miejscu oczywiście, ale to zniosło całkiem nieźle tę próbę. Sos jest w ogóle bezapelacyjny, tak, nie ma podjazdu jest bardzo w ogóle. Dobre. To jest idealny też sos mieszany, że on jest też kremowy, przyjemny, i trochę czujesz łagodny, ten posmak, taki... ale jest ostrawy, zostawia ci na gardle ostro. Nie chodzi o to, żeby cię palił, ale zostawił posmak. Co, myślę, że bezapelacyjnie. Co tylko, no powiem ci bezapelacyjnie przechodzi do kolejnej rundy. No chce się zdziwić drugim pojedynku półfinałowym. Miałbyś FS fajny finał, ale miałbyś fajny finał. Nie, FS by był tu. No i miałby fajny właśnie półfinał. Półfinał tutaj. By był. No, półfinał miałby by dobry był półfinał. No ale niestety nie ma. Idziemy dlatego dalej. Przechodzimy dalej.
po tym kebabie spodziewam się absolutnie nic. Tak? A ja właśnie wolę taką bułkę. No tak, ale wiesz, w momencie, kiedy każdy kebab, który praktycznie tutaj widzimy, ma jakąś własną formę grubej bułki, co nie, a ten idzie z klasykiem z makro 100 bułek w cenie 2 zł, no to... No zobaczymy, a być może to nie jest właśnie, a być może tylko tak wygląda. To też są takie. Być może tak wygląda tylko. Pamiętaj, że on swoją parę też musiał wygrać. No był też z tym ciekawym sosem chyba. No był z tym ciekawym sosem, tak. No. Ten jest, suchawy. A patrz, on zrobił tą samą taktykę, co w tym, co przeszedł do poprzednią parę. Też nawalone mięsa na przodzie, pokażesz mi go? A to będziesz miał ciężką walkę tutaj, wiesz? Ciężka walka. No, będzie ciężka walka, wiesz dlaczego, bo... Powiem ci tak, tutaj potrzebuję tego sosu, poproszę. Też nie wygląda w ogóle na ostry, wygląda jak sos tysiąca wysp, a nie sos mieszany. Znaczy, bo trochę one tak zaczynają wyglądać po czasie, nie? Jak się zmieszają, pamiętaj, że one już tu też są... Nie, no jest różowy, Ignacy, to wiesz, to żadna paleta kolorów nie działa w ten sposób. Biały z czerwonym taki robi. No powiem ci, że... Ciężki to pojedynek. Nie jest ciężki. Po prostu tutaj nie ma mięsa. No tu nie ma mięsa, znowu ten jest suchy jak cholera. Daj więcej sosu. Wgryzłem się głębiej, nie był taki suchy już. Może na wierzchu, ale głębiej. Może ja tak teraz wiem. Ale znaczy, mi obydwa średnio smakują. Tak, po prostu. Tak, to teraz się zastanówmy tak. To skoro ta runda ta na grubym wyszła tak średnio, zastanówmy się, wróćmy pamięcią do rundy, wiesz, z Rollo. To była trzecia para, to była czwarta para. To była czwarta para, we czwartej parze no ten wygrał no włos, co aha. Nie wtedy. A ten, nie pamiętam, czy on przekonany, że takim dużym wygrał. To tak czy siak były. Który może być lepszy na talerzu z ich dwóch? Ten miał lepsze mięso, ten miał lepsze, mimo wszystko, nie mimo że gadali go w tego. Nie wiem. Myślę, że powinniśmy w tym wypadku powinniśmy otworzyć i naprawdę wziąć to mięso i na podstawie mięsa spróbować. Jest na samym dole, ziomek. Nie, tutaj. To jest akurat przykre, że jest na samym dole dopiero. Tak. Nie wiem, jaką pozycję, nie wiem, wszystko bym wziął jego. Tak, co by nie mówić. Ja nie jestem fanem tej pary, po prostu. Kurde, no to mięso jest dużo lepsze. Weź je po prostu spróbuj. Przecież ono jest po prostu dobre. To jest dobre mięso. Tylko ponownie tutaj nie chcę dać po prostu tego mięsa, ponownie skąpią tego. Nie wiem, który to jest kebab, ale on jest strasznie skąpy. To nie jest tak, że oszczędnością kilku groszy na składnikach się zaoszczędzi w dużo więcej. To tak nie działa. Masz rację, mięso jest lepsze. To jaka wasza ostatnia decyzja? Ja myślę, że ten na talerzu masz szansę w ogóle powiem powalczyć. Powiem tak, ja ci to oddaję głos. Bo ten, ja po prostu uważam, że ten nie masz żadnych szans na talerzu. Ciężko nie powalczyć, bo ja nie czuję... Chciałbym, żeby powalczyły, ale tak czy siak tutaj się najemy i się napakujemy. A tutaj będziemy się czuć, wziąłem kebaba z mięsem, a ma same warzywa. No, dobra, no to ten przechodzi. Ten przechodzi. Kolor. Kolor. Kolor bardzo dużo mówi. Zobacz, u ciebie jest dużo pomarańczowego, przyprawionego, w rzeczy wygląda to fajnie. U mnie ten kolor to... No nie ma za dużo tego koloru. Frytki już są ciemniejsze, ale... No ale smak frytek nadal wiesz, jaki frytki jest. Frytki czy były w jakimś sosie, czy w czymś, czy to jest tłuszczy konik? Bardzo dobrze smakują. Ja tak, ja też również tutaj wygrzebię frytki. Nie no, ziomek. Albo się go zjadł całego. Frytki nie posolone nawet. Bez soli, bez niczego. To też nie mają. To się akurat nie mam. Solcie frytki, ludzie, naprawdę. Nie zostawiajcie ludziom frytki do posolenia. Frytki po tym, jak są usmażone, muszą być od razu posolone. Chodź, zostawię ci to z przyjemnością, bo już zjadłem, więc... Tu ci zaraz wyłożymy, jak potrzebujesz. Mam problem, bo to mięso jest naprawdę dobre. No spróbuj tamten. Wiem, ale mówię. Mięso. Nie, no nie masz walki. Jest lepsze, dużo lepsze. A. No. Frytki te... O! Nie! Ignacy! Frytki? Są posolone. Tak? Są posolone. Nie wyczułem. Są posolone. No, właśnie. No. Proszę. Dobre frytki są posolone. Wiesz tak, mamy z Ignacem bardzo duży ból tutaj. Bo to jest dobry kebab. Na talerzu? Naprawdę na talerzu jest dobry. Ale jeżeli chodzi o samą, nie wiem, sam rollo, jeżeli chodzi o sam grube ciasto, jestem bardzo zdegustowany po prostu ilością mięsa w tym kebabie. Nie przekonywał. Nie tutaj przekonuje. Ten przekonuje troszeczkę od rundy... mamy ból, że z tym kebabem... Chyba grał w parze ktoś przyzwoity. Grał w parze bardzo przyzwoity kebab. Tak, nie mamy kuber. Ten kebab już został wydany dalej. Czym byśmy mieli na talerzu ten kebab, co był w parze z tym? O, z tym. Czyli para pierwszej to była, w drugiej rundzie. W drugiej rundzie mielibyśmy. Dalibyśmy radę. Ja wiem, że tego jeszcze nigdy nie było w historii mniej więcej, ale ja tutaj głosuję. Nie wiem, czy się zgodzisz na podmianę półfinalisty, ponieważ ten kebab... Chcę sprawdzić. Chcę sprawdzić. Tego chcecie zmienić? Daj mi
tego, co był z nim w pierwszej w półfinale. W drugiej rundzie. Który był w drugiej rundzie sparowany z tym, no to na talerzu. Zamiast tego. No, dobra, to zaraz zobaczymy. Dobra, to przetnijmy tutaj i zaraz zobaczymy. Tak. Powiem wam jedną rzecz. Daliśmy tutaj całej ekipie, zobaczcie, żeby spróbować. No po prostu nie ma podjazdu do tego, ale chcemy sprawdzić numer trzeci chyba, tak? Tak. Pokaż widok, daj od razu. Dobra. Sprawdźmy ten trzeci, bo... Okej. Okay. Ten ma w ogóle jakieś ogromne kawałki mięsa. Bardzo duże kawałki mięsa. A, sosu tu nie mamy? Dobra, poradzimy sobie. Możemy nawet... Dobra. Nie, nie byłoby konkurencji. Nie byłoby konkurencji, Mędziu. To jest... Ale jest dobry. Generic Kebs. Generic Kebs. Ten kurczak jest lepszy od tego kurczaka? Nie, jest suchszy. Nie ma, nie zgodzę się. Naprawdę? Nie. Wydaje mi się, że nas... Ma skórkę tutaj, skórkę. Może skórkę ugryzłeś, może dlatego. Wydaje się, że myślę, że zmyliła nas pamięć. Bezapelacyjnie. Bezapelacyjnie zwycięzca. Później... No, drugie miejsce jest tutaj, na resztę popadało się. Prawdziwe drugie miejsce Efes, ale Efes może... No nie inaczej, nie widzieliśmy Efesa w dwóch innych rundach, mógłby odpaść w innych rundach. Nie wiemy, jakby był kurczak, może by mieli suchego kurczaka. Tak, nie róbmy, niestety nie wiemy. Nie ma takiej szansy, więc to jest bezapelacyjny zwycięzca. Hubert, kto to był? To jest tak, kebab, który przyjechał do was z dosyć daleka, bo z Młocin. To jest Sevi Kebab. Sevi Kebab. Okay. Sevi Kebab. To a to nie jest gdzie są oni jeszcze dostępni? Oni tylko są... na Młocinach, dwie. Aha, czyli to jest Galerii tylko warszawski, tak? No, oni są gdzieś w Polsce jeszcze, czy nie? Nie, tylko warszawski. Jak będziecie w Warszawie, jeżeli nie mieszkacie w Warszawie, pojedźcie sobie na północ. A ten półfinalista, kto to był? To jest Berlin Doner Kebab. Okej. To sieciówka, okej. To jest naprawdę niezła. To powiem tak, jeżeli to jest sieciówka, to na sieciówkę to jest wysoki poziom. Bardzo dobre. To jest bardzo dobra sieciówka. A ten, co nie byliśmy pewni, to jak to było? To jest Amrit. Amrit. Amrit też dobry poziom. Niezły poziom. Niezły to ja bym, jeżeli bym powiedział tak szczerze, po dzisiejszym tego, jeżeli chcecie zjeść dobrego kebsa, to Sevi to jest... To tutaj Sevi, to jeżeli jesteście w Warszawie, jeżeli nie jesteście w Warszawie, to zapraszamy do Amritu. Zapraszamy do Berlina. Do Berlina. I do Berlina. Dokładnie, tak. A to było na tyle. To było na tyle. Widzimy się w każdy wtorek oraz sobotę o 18. Cześć! Cześć.